Cześć wam. Premiery FIFA 20 jeszcze nie było, tej oficjalnie z 27 września, a ja już widzę takie oto składy jako typowe startery do FIFA 20. A tak wygląda skład pana Nick Random Market z YouTube'a na dzień 24 września. I wiecie co ja wam powiem? Że ja mam pewne obawy związane z tą FIFą, że ona umrze zbyt szybko, skoro ludzi już teraz, przed premierem, stać na takie składy. Generalnie chciałem dzisiaj powiedzieć, jakie mam rozwiązanie na ten problem oraz jaki ja starter sobie zbudowałem, taki starter starterów, żeby naprawdę było czuć, że to jest początkowy skład. Lecimy. Zanim zaczniemy, to takie małe sprostowanie, że to nie chodzi o to, że ja będę narzekał na to, że o, ludzie mają zbyt drogie składy, a ja mam taki tani. Ja jedynie mam obawy o to, że ta gra umrze zbyt szybko, przez to, że dobrych kart jest już w tym momencie, przed premierą gry, za dużo. A to doprowadzi do tego, że gracze będą zbyt szybko odkładali nową FIFA na półkę, nawet po 3-4 miesiącach, bo już będą mieli naprawdę bardzo dobry i drogi skład. Jednakże, żeby nie było tak źle, mam też kilka rozwiązań, aby przeciwstawić się temu problemowi i żeby FIFA żyła przez cały rok, a nie tylko przez 3-4 miesiące. Pierwszym takim punktem jest obniżenie trafialności dobrych kart, ale już nie mówię o tym, żeby nie dało się trafić ekranów w paczce za 100 tysięcy, bez przesady, tylko o to, żeby walkout cieszył, nawet takiego Mirelema Pjanicia, a nie, że trafiamy jakąś kartę od na 89 i okazuje się, że jest warta 20 tysięcy. Bo właśnie za niskie ceny kart też zabijają rynek oraz życie tej gry. Poza tym drugim rozwiązaniem, moim zdaniem, jest zmniejszenie ilości eventów związanych z Ultimate Team. Dla mnie taką idealną układanką eventów jakie i wydarzeń różnych związanych z Ultimate Team, jakie sobie wymyśliłem kiedyś, to było mniej więcej tak, że zaczynamy od premiery gry, wtedy są tak zwane Ones to Watch, potem w grudniu, styczniu są karty Toty, potem mamy taki okres niczego, Tocy oraz karty Futta, w międzyczasie oczywiście karty w formie zawodników meczu i tak dalej. Oczywiście ja rozumiem eventy, ale żeby to nie oznaczało, że jakiś zawodnik ma być oceniony na 95 tylko dlatego, że jest Carnival tak zwane czy inne Future Stars. Jeżeli już mamy robić dużo eventów, to upgrade'y tych kart proszę, żeby były niewielkie, takie o 2-3 punkty oceny ogólnej, ale bez przesady. Oraz mam jeszcze jedno takie ostatnie rozwiązanie, gdyż ten filmik jak widzę będzie trochę krótki. Jest to również możliwość spróbowania rozwinięcia jakichś innych trybów gry. Nawet w głupich sezonach online wymyśliłem coś takiego, że po awansie do wyższej dywizji będziemy mogli zrobić jeden dowolny transfer do naszego klubu. Czyli na przykład wezmę Crystal Palace i na przykład awansuję nim do 9 ligi, to za budżet transferowy danego klubu, który jest domyślnie ustawiany w karierze, będę mógł sobie kupić przykładowo nawet Kaja Havertza, ile będzie mnie na niego stać. To były trzy proste rozwiązania na uniknięcie zbyt szybkiego zgonu w FIFA 20, co jak obserwuję stanie się jeszcze szybniej w przypadku FIFA 19. Poza tym, zanim pokażę wam starter, to ja mam dla was taki bardzo mocny protip, że jeżeli już budujecie jakiś skład na start, to proszę was, w okolicach premiery gry nie kupujcie żadnych drogich zawodników. To jest po prostu nieopłacalne. Za miesiąc nie będą kosztowali nawet nie połowę ceny tego, co w trakcie premiery gry. Ja na przykład postanowiłem, że mój legendarny dla mojego klubu kwartet, czyli Douglas Costa, Jesus, Zaha oraz Sterling, to ja sobie na razie oszczędzam ich i kupię ich dopiero później, kiedy zobaczę, że ci zawodnicy są już całkiem tani i warto ich kupić, bo będą kosztować na przykład po parę tysięcy od sztuki. A teraz przejdźmy do drugiej części tego materiału, jakim jest mój starter na FIFA 20. Powiem wam, że zaznaczam, że on jest naprawdę tani, ale taki też był jego zamysł. Po prostu nie chcę przepłacać. Więc oto jest i on. Na bramce postawiłem na Nicka Pope'a, który jest po prostu wysoki. I to u niego doceniam i dlatego go wziąłem. Na prawej stronie znajduje się Diego Dalot, którego wziąłem tylko i wyłącznie ze względu na tempo, przyznaję się do tego bez bicia. W środku obrony znajdują się Rüdiger, trafiony z paczki, oraz Jermina, którego wziąłem ze względu na wzrost. Na lewej stronie Emerson z Chelsea. Defensywnym pomocnikiem mojej formacji został Nemanja Matić i ja wiem, że on nie ma tempa, ale po prostu go wziąłem, bo dobrze go kojarzę z poprzednich FIFA. W środku pola przed Maticiem, tak po bokach, zagrają Max Meyer oraz Pablo Fornals, który gra na środku właśnie ze względu na umiejętności defensywne, których trochę ma. Ofensywnym pomocnikiem został Manuel Lanzini, którego również dobrze kojarzy z 19,
No i atak oczywiście musiał być z Crystal Palace, najpiękniejszy Jordan Ayew oraz potężny Christian Benteke. Na ławce również schowałem kilku ciekawych piłkarzy pokroju Tadicia, Alberto, Jesusa Navasa, Luisa Muriela czy Iago Aspasa. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje przedstawienie, dlaczego ta FIFA umrze zbyt szybko, moich obaw z nią związanych oraz jak wygląda mój początkowy skład w FIFA 20. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeżeli tak, to poproszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, no i oczywiście dzwonka, żeby mieć powiadomienia na bieżąco. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!